Za nami świeżo budowany pomost w gospodarstwie rybackim w Sławie. A podczas wizji lokalnej przeprowadzanej tutaj przez Sebastiana Mazura udało nam się go dorwać tutaj do wywiadu. Sebastian, jezioro Sławskie to takie jezioro, którego wody przepłynąłeś przez i wzdłuż, znasz je jak własną kieszeń. Powiedz, jak odbierasz to, co się dzieje w tym sezonie na Jeziorze Sławskim? No bo już można powiedzieć, że sezon się nie zaczął, ale już przygotowania trwają. Jaka historia zostanie napisana na tym jeziorze w tym roku? Tak, zęby zgryzłem na tym jeziorze, to tu zaczynałem moje spinningowanie, tutaj kontynuuję to spinningowanie i tutaj kawał tego mojego serca wędkarskiego zostawiłem. Z racji tego, że ta woda jest wyjątkowo duża, rozległa, ale i trudna, nigdy niepowtarzalna, zawsze coś się zmienia, zawsze tego zajączka po prostu trzeba tu gonić, nic nie jest podane na tacy, ale może przez to jezioro jest tak fascynujące. Druga rzecz, na pewno fascynujące jest to, jak to jezioro się zmienia, bo pamiętamy to z młodości, pamiętamy, jak ta woda była brudna, jak ona kwitła, jaka była piana na brzegach, jak w tym się nie szło w ogóle kąpać. Na chwilę obecną od 5 lat jest zdecydowanie lepiej, latem przezroczystość wody jest 1,5 metra, zupełnie inaczej reaguje na to przyroda, inaczej reaguje roślinność zanurzona, przecież to wszystko zaczęło tętnić wręcz życiem. Na pewno potrzeba jeszcze troszeczkę czasu, żeby to się unormowało. Na pewno zwiększyła się zdecydowanie presja wędkarska, ale zwiększyła się zapewne dzięki temu, że tutaj są takie inicjatywy realizowane jak zawody wędkarskie, jak promocja gospodarstwa rybackiego, promocja gminy, rejonu. To wszystko powoduje, że tych wędkarzy jest więcej. Ale też szczupaków jest więcej, no bo przecież miliony szczupaków idą z własnej wylęgarni gospodarstwa, idą do jeziora. No w tym roku, z tego co pamiętam, to było na rybku 4 miliony albo 8 milionów szczupaków. Już nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Natomiast to są liczby w milionach. I oczywiście ktoś powie, no ale przecież większość z nich nie przeżyje. No tak, ale im więcej jest wpuszczonych, prawda, to tym większy procent z nich to jest w przeliczeniu prawda, na sztuki tak, przeżyje. To jest kilka procent tak naprawdę ryb, które dorosną w wieku dorosłego. Natomiast te kilka procent z tych milionów to już jest bardzo dużo sztuk. Teraz jeżeli te sztuki przystąpią do naturalnego tarła, to mamy znowu bardzo duży wzrost populacji. Jest to na pewno rzecz, która jest dla jeziora potrzebna, bo widzimy jaka jest zasobność drobnej ryby, aczkolwiek ona się od 3 lat zmienia. To już nie jest to, co było kiedyś, że tej drobnicy było bardzo dużo. Zmienia się zdecydowanie. Częściej się spotykamy z dużymi już drapieżnikami, jakby chociażby co zawody pokazywały, jak piękne szczupaki padały na tych zawodach i o tym, jak się słyszy jesienią o kilku dużych metrowych okazach. No właśnie i tutaj warto wtrącić, że te szczupaki, te, które małe są, które są wpuszczane, to one, ich życie się zaczyna od matek, czyli od tych sławskich mamusiek grubych, które są pobierane, ale one są pobierane przyżyciowo, czyli te mamuśki znowu z powrotem trafiają do jeziora, one nie są gdzieś tam w jakiś sposób po pobraniu tej ikry zabijane, tylko one normalnie trafiają do jeziora, ale to co mówisz, niby tego zajączka trzeba szukać, niby jest, nie jest łatwo, ale zobacz, na zawodach, na opuchar Jeziora Sławskiego, no wyniki niesamowite. O ilość ryb, jeżeli chodzi o punktację, prawda, o to, co połapali ludzie. Tak, to jest prawda. Patrząc, mogę to porównać do zawodów, w których uczestniczę lub uczestniczyłem przez ostatnie lata, jeżdżąc po całej Polsce. Na pewno nie można tutaj było osiągnąć sukcesu punktowaniem, drobnymi rybkami, zaliczeniem. Nie, tutaj jeżeli nie złowiłeś dużej ilości szczupaków, to w ogóle się nie liczyłeś. Byłem, nie ukrywam, zaskoczony tymi wynikami. Ale to bardzo były dobre rokowania, bo każdy miał z tymi szczupakami do czynienia. Jedni złowili ich więcej, inni mieli więcej problemów z zacięciem. Gumy były poobcinane, poobgryzane. Było widać, że to funkcjonuje, że to działa, że to był dobry pomysł. Ale pamiętajmy o tym, co się też stało drugiego dnia, kiedy pogoda troszeczkę się ustabilizowała, przestał wiatr wiać. I parę osób trafiło w populację, niekończącą się populację okoni, tak? Bo tam były wyniki okoniowe. Zresztą ja sam tych okoni drugiego dnia złowiłem blisko 60, z czego no po prostu wybrałem te 15 największych okazów, a nie potrzebowałem na to dużo czasu, dobre może 1,5 godziny. W Sławie są piękne okonie, naprawdę. I są takie duże sztuki. W Sławie są piękne okonie. Potrafią zawstydzić szczupaka, prawda? W holu. W holu potrafią zawstydzić szczupaka. No, tutaj możesz też na ten temat coś powiedzieć, bo się zmierzyłeś z takimi okazami. Natomiast wśród wędkarzy, z tego co zasłyszałem w zeszłym roku, największy okoń miał 48 cm.
złowiony na jeziorze Sławskim. No to jest praktycznie... Słyszałem o 46 złowionym centymetrowym w zeszłym roku. Dwa lata temu też był 47-46, to takie informacje jak od wędkarzy. To jest na pewno budujące. Ja liczę na to, że każdy, który zmierzy się z takim okoniem, nie tylko na jeziorze Sławskim, ale w ogóle po prostu ten okaz wypuści. To nie są ryby konsumpcyjne, to są okazy, to są wręcz dzieła sztuki. To taki okoń musi rosnąć. Ryby. Przecież ten okoń rośnie, o ile się nie mylę, to około 25 lat. Żeby dorosnąć do tej... Powyżej 45 cm na pewno już są ponad 20-letnie. To już są 30-letnie, to są 20-30-letnie okazy. Tak, i tutaj te walory, powiedzmy, fotograficzne, które mają te ryby, to tak, ale konsumpcyjne żadne. Więc lepiej po prostu tą rybę wypuścić z całym pietycyzmem. Tak, są, czasami widać tutaj, jak zagonią fajne duże okazy. Na pewno nie jest to ryba na jeziorze łatwa, dlatego że one się po prostu też bardzo dynamicznie po całym jeziorze przemieszczają. Codziennie są gdzieś indziej, raz się je trafi, raz nie. Natomiast na pewno, mówię, są, o tym słychać. Czasami się przy szczupakach takie duże, pojedyncze, samotne właśnie okonie pokazują. Także to jest budujące na pewno to, co wspomniałeś, szczupaki, zarybienie szczupakami, choć cały czas się zastanawiamy, co się z tym jeziorem dzieje, jeżeli chodzi o pogłowie w ogóle tego małego szczupaka, bo jezioro jest bardzo specyficzne, ale miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie to wszystko się już uporządkuje. Notabene w zeszłym roku już wędkarze sygnalizowali o łowieniu małych szczupaczków, takich dwulatków, czego nie było do tej pory przez ostatnie 8 lat. My za głowę zachodziliśmy, co się dzieje, że nie ma szczupaka rocznego, nie ma dwulatka, którego zawsze jest najwięcej. Nie było, mówiliśmy szczupaki od 60 cm powyżej, natomiast był problem z małym. Teraz już nie. Już w zeszłym roku pierwsze fajne sygnały, czyli to jest efekt zarybień, to jest praca od 3-4 lat i to jest wyznacznik, że tą drogą trzeba dalej podążać, uatrakcyjniając to jezioro, nie mówiąc o tym, co mamy za plecami, tak, co widzimy dookoła. No, gospodarstwo rybackie, które bardzo prężnie działa, ale gospodarstwo no, nie rybackie, tylko prowędkarskie, poroturystyczne. No przecież ta inwestycja co roku wspaniałego portu, tak, pomostu, całej tej mariny, domków, slipu. Gospodarstwo rybackie jest stałym takim głównym sponsorem, można powiedzieć też, jeżeli chodzi o i promocję, i przecież pozwolenia na łowienie właśnie zawodów o Puchar Jeziora Sławskiego, które tak naprawdę się jakby wywiodły od gospodarstwa od początku. I ono też widać, jak po prostu inwestuje w tą bazę wędkarską i w tą bazę wędkarską ludzką, czyli te zasoby ludzkie, promując po prostu ten sport i ściągając tutaj ludzi, którzy są zainteresowani łowieniem ryb. Oczywiście i to bardzo cieszy, że to nie jest tylko rybackie podejście, ale jest po prostu turystyczno-wędkarskie. Bo wszystkim nam zależy na tym, żeby to po prostu odpowiednio funkcjonowało, żeby pogłowie ryb było odpowiednie, żebyśmy mogli wędkarskie przygody tutaj przeżywać. Nie tylko te, powiedzmy, nasze hobbystyczne, ale również i zawodnicze. Tak? Zawody pokazują, jak duże jest zainteresowanie. Widzieliśmy, jak o ile więcej osób przyjechało w zeszłym roku na zawody, te jesienne. No w tym roku już wiemy, że straszne zainteresowanie tymi zawodami. Już o wiele osób deklaruje. No właśnie są dwie tury, tak, prawda? Tak, jest to tak, tura letnia, można powiedzieć, tura jesienna. Tak, turę czerwcową i turę jesienną. O tą jesienną to myślę, że to będzie kolejny taki dowód tej zasobności szczupakowej, natomiast czerwiec to jest otwarcie sezonu. Tutaj bardzo często się zdarzało przez ostatnie lata, że te szczupaki też potrafiły wyjątkowo dopisywać, ale wiemy, jak wygląda pogoda, jak to się wszystko potrafi zmieniać. Widzimy teraz, jak to wygląda, ciepły styczeń, a w lutym zaczynają się mrozy, wszystko pomału zaczyna tu za nami zamarzać. Więc ciekawi mnie, jak na wiosnę będzie to wyglądało, ale pamiętajmy jedną rzecz. Ostra zima, duże mrozy, to znaczy większa aktywność ryb na wiosnę. Tak, zawsze tak było. Jak nie była zima rozmazana, zawsze lato było też rozmazane w efektach łowieckich. Więc liczymy na to, że w czerwcu na zawodach, w połowie czerwca, jak tutaj się spotkamy, no wyniki będą bardzo dobre. I że znowu będzie trzeba pokazać tutaj dobry wynik, aby w ogóle się liczyć w tym. Jak widzicie, dzieje się na jeziorze coraz lepiej. Sebastian Mazur, który no, różne rzeczy można mówić, jeżeli chodzi o jego pracę taką na innych jeziorach. Natomiast na jeziorze Sławskim to można powiedzieć w ten sposób, że tutaj no nie ma człowieka, który jakby to oko ma bardziej spostrzegawcze na tą wodę. I on ten akwen zna najlepiej, bo o tym mówię, ze wszystkich akwenów w Polsce.
I sam on się wyraża o tym, jak wygląda ilość pogłowia szczupaka, jak wygląda okoń na tym jeziorze, a tak naprawdę te dwie ryby główną robotę robią na zawodach, prawda? Tak, z tego robi się wynik, z tego zbiera się punkty, gram do grama, do kilograma. Na pewno na innych jeziorach ktoś jest lepszy, ktoś lepiej zna wodę od Sebastiana, natomiast na tych wodach, no ja bym się nie pokusił osobiście o to, żeby wyznaczyć kogoś, kto mógłby konkurować w postrzeganiu tej wody i w ocenianiu jej, w analizie, dlatego serdecznie chcieliśmy Was zaprosić na te zawody puchar Jeziora Sławskiego, które odbędą się w czerwcu. To są zawody, które cieszą się coraz większą popularnością. Naprawdę bardzo duża ilość ludzi już jest zapisanych, a jeszcze cały czas jest zainteresowanie. Także został uruchomiony tam na stronie Stowarzyszenia Lasy i Jeziora. Całe info tam jest uruchomione na temat tych zawodów. Zachęcamy Was, abyście się zainteresowali i skorzystali z naszej przepięknej tutaj jeziorowej fauny i flory. Można skorzystać i na Wratislawii z noclegów, można skorzystać tutaj z noclegów w gospodarstwie rybackim, na pewno można się z prezesem Mirosławem Kmiedzikiem dogadać co do tego. Powstaje wspaniała infrastruktura na pewno nad jeziorem, która no, Was zadziwi, tak mi się wydaje. A jeżeli chodzi o wyniki, no to ja uważam tak, Sebastian, ja uważam, że mogą być tylko lepsze tak naprawdę, bo ten szczupak, tak jak mówisz, to są już efekty zarybień i one z roku na rok będą coraz większe. Czyli ten szczupak ma bazę żyrową tutaj. Przecież to nie jest tak, że on tu wypada na puste wody i on musi kanibalizmu tu dokonywać, żeby się najeść. Tutaj jest kupa przecież białej ryby. Tutaj jest przecież ryba, która doskonale wpisuje się jakby w menu, prawda, szczupaka. No co o tym powiesz? Baza żyrowa, znaczy, dla szczupaka. Powiem Wam tyle. Zwiedzałem wszystkie praktycznie zbiorniki poprzez zastarty w zawodach w Polsce. Różne rzeczy widziałem, różne obserwowałem, ale zawsze wracam do jednego. Takie przyrosty, jakie mają szczupaki na Jeziorze Sławskim, nie powtarzają się praktycznie nigdzie. Mogę dla porównania podać, bo kiedyś specjalnie miałem wagę na łódce. Szczupak 51 cm, 1350 gram. I to był szczupak złowiony na początku września. No, garbate, grube, zupełnie inaczej. Natomiast gdybyście chcieli zobaczyć, jak wygląda metrowy szczupak, naprawdę to są już tak zwane, jak tu Paweł powiedział, mamuśki. To są naprawdę niesamowite okazje. One mają tu zupełnie inaczej wyglądają. Obiecuję Wam, że za chwilę tu Pawłowi podeślę zdjęcia z zeszłego roku szczupaków jeszcze jesiennych, po zawodach, które złowiłem. Powiem Wam, że nie złowiłem tam, gdzie złowiłem je na zawodach. To był fenomen, że 2 tygodnie po zawodach one brały już na 8 metrach głębokości. I tam złowiłem szczupaki, które były no tak wybarwione, że patrzyłem się z niedowierzaniem, zanim go wypuściłem, po prostu zrobiłem mu zdjęcia. No bo takie właśnie są szczupaki na Sławie. One są wyjątkowe, one mają inne ubarwienie, bardzo są waleczne, bardzo grube, mają tu bazę pokarmową, a my wędkarze, dbając o to jezioro, dbając o to całe otoczenie, no czekamy, aż to jeszcze bardziej wypali, a miarodajne to będzie wtedy, jak wystartujemy w zawodach i zobaczymy, jakie są właśnie wyniki sportowe. Wyniki po prostu kasują naprawdę wiele innych zawodów. Jest to związane po części na pewno też z aurą, z ciśnieniem, no wiadomo, ale przede wszystkim no jest ta podstawa, jest ta baza ryb, która będzie rosła. Jak słyszeliście tutaj naszego mistrza, jest po prostu sytuacja tego typu, że ta waga mówi sama za siebie. Ta baza żerowa jest, a tych szczupaków jest coraz więcej. Także ja myślę, że w tych zawodach będą kolejne rekordy, jeżeli chodzi o ilości, no i o długości też. Tak, no oczywiście, no, liczymy na to, że te szczupaki po 89 cm zostaną pobite, bo 2 razy z rzędu był szczupak największy 89 cm, ale trzeba pamiętać o tym, że ile było szczupaków niewiele mniejszych na tych zawodach, tak? Także to nie jest, że to jest jeden rodzynek w cieście, nie, to było wiele takich pięknych okazów po 70 i większych i dłuższych, ale myślę, że tu będzie kwestia czasu, że ktoś kiedyś trafi tą prawdziwą metrówkę z Jeziora Sławskiego. Wyniki to pokazały, naprawdę 1-2 szczupaki nie dawały żadnego wyniku w zawodach, to się rzadko zdarza, to naprawdę patrząc na punktację, to trzeba było wiele tysięcy punktów zdobyć, żeby być przynajmniej w pierwszej szóstce, tak? A patrząc się po atrakcyjności i organizacji i zaangażowaniu i rozmowach ze sponsorami, w tym roku będzie naprawdę dużo ciekawiej, będzie dużo lepiej i sami się przekonacie, nie tylko na profilu Facebooka Stowarzyszenia Lasy i Jeziora, ale mam nadzieję naocznie będąc uczestnikami tej imprezy. A ważna sprawa jeszcze dotycząca wyników to, że
zeszłoroczne zawody pokazały, że wcale nie trzeba być w kadrze z Polski. Znaczy my liczymy na to, że znowu Sebastian nie wygra tych zawodów, że to będzie taka klątwa trochę, że on będzie blisko, ale będzie gonił tą gąskę, ale pokazały, że po prostu wygrały chłopaki po prostu, można powiedzieć, lokalesy, które znały wodę. To nie była kadra Polski, nie trzeba być gdzieś tam, powiedzmy sobie, topowym zawodnikiem, żeby te zawody wygrać. No trzeba po prostu poznać wodę, trzeba zrobić wcześniej trochę rekonesans, prawda? I trzeba mieć trochę szczęścia. Także słuchajcie, to nie są zawody, które są przeznaczone tylko i wyłącznie dla największych profesjonalistów i dla najlepszych po prostu kadrowiczów, tylko to są zawody dla tych, którzy podejdą do tego w sposób taki amatorsko, ale półprofesjonalny, ale tak z przygotowaniem i przede wszystkim mają trochę szczęścia. No powiedz, szczęście ważne, prawda? Zawsze jest szczęście ważne, chociażby nawet w podjęciu decyzji, co robimy, gdzie robimy i jak to robimy. Tutaj formuła sama zawodów jest taka, że umożliwia praktycznie zwycięstwo w drugi dzień, nie mówiąc żadnej ryby pierwszego dnia, tak? Bo sumujemy punktację z pierwszego i drugiego dnia, czyli to nawet, że się nie połowi, ale już się dotknie wodę, już wiadomo, że ktoś coś gdzieś już tam zaczyna funkcjonować, a uda nam się na drugi dzień połowić wyśmienicie, to cały czas mamy szansę na zwycięstwo w tych zawodach. I ta formuła jest właśnie otwarta dla wszystkich. A w tym roku tutaj przewidujemy pewne atrakcje, o których nie będę na razie zdradzał. Może w najbliższym odcinku, może w kolejnym. Także będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Najbardziej budujące jest opinia wędkarzy, którzy wystartowali, którzy już się zapisali po raz kolejny na te zawody, że to jest właśnie formuła, w której powinniśmy uczestniczyć, że to jest właśnie to, co powinno być, że tą drogą powinniśmy zmierzać. No i jeszcze jedna rzecz. No to gdzie my jesteśmy? To jest Jezioro Sławskie. To jest specyficzna woda, to jest potężna woda. Ona ma swój klimat, swoje warunki i miejsce, w którym się znajdujemy. Gospodarstwo rybackie, gmina Sława, przepiękna mała miejscowość, klimat, który tutaj jest. Wiedzą o tym żeglarze, wiedzą o tym turyści, wiedzą również i wędkarze. Więc jest czas na zawodników. Tak jest. Największe jezioro w zachodniej Polsce, Jezioro Sławskie, was wzywa. Naszym gościem dzisiaj, właściwie waszym gościem, był Sebastian Mazur, człowiek, który z rybami ma wiele wspólnego, tak można to powiedzieć. Ryby to jego życie. I kochani, widzimy się na zawodach, zobaczycie, czekają was niespodzianki, zobaczycie, kto będzie też sponsorem tych zawodów, to też jest ciekawa sprawa, do tego wrócimy. Obserwujcie profil Stowarzyszenia Lasy i Jeziora, bierzcie udział w tym, co się dzieje, będziecie na bieżąco informowani. Pozdrawiamy was z nad Jeziora Sławskiego, zamarzniętego jeszcze. Zamarzniętego. Czekamy, że odmarznie. Do zobaczenia. Hej. Wędką. Hej.